Dzień dobry wszystkim. Właśnie mamy 6:15 i wstaje nowy dzień. Coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again, state your name, bibbing dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass. Jest 6:30, polatane, także parę ujęć z drona na pewno będzie. No i czas napić się za chwilę jakiejś kawy, bo trzeba jakoś zacząć konkretnie ten dzień. Mam nadzieję, że potwór, którego spotkaliśmy w łazience rano, sobie już poszedł. Jeżeli nie, to czeka nas jeszcze mała walka ze smokiem. Jak wiecie, są pewne minusy i plusy otwartych łazienek. Minusem jest taki, że wszystko co w dżungli, to może do niej wejść. No ale jestem ciekawy, jak Patrycja zareaguje, jak go zobaczy, bo nie miałem czasu specjalnie. Rano chciałem zapaść właśnie parę ujęć tutaj z plaży. Zresztą jak widzicie, widoki świetne. Fajnie jeszcze, bo wyspa się dopiero budzi do życia i można zobaczyć, jak to wszystko się dzieje. Moments later. Przyjechaliśmy sobie do Erd. Także można zjeść sobie w tym miejscu organiczne siarania. Miejsce się nazywa Good Earth i poćwiczyć przy okazji jogę. Jedziemy teraz przez środek wyspy, tymi takimi skrótami, uliczkami. Na każdym rogu, praktycznie w każdym domu, który jest, jest możliwość wynajęcia pokoju, jest możliwość wynajęcia miejsca. Czasami są plakietki, że możliwość wynajęcia na rok lub więcej. Generalnie każdy próbuje zarobić tutaj na wszystkim. No, ci ludzie są naprawdę biedni po tym trzęsieniu ziemi. Bardzo wiele muszą tu odbudować. Poczekajcie. Kolejna sprawa jest taka, że niestety te miejsca po środku wyspy, czyli nie w pierwszej linii brzegowej, są dużo biedniejsze i ten standard jest, można powiedzieć, dosyć zły. Także gdzieś tutaj, gdzieniegdzie co chwilę jakieś karaluchy są widoczne. Nie mówię o jakichś takich normalnych zwierzątkach, które gdzieś tam, czy tam owadach, które gdzieś tam krążą, tylko takich raczej no, nieprzyjemnych. No. Także natomiast ceny, jeżeli będziecie chcieli, są mocno negocjowalne, więc myślę, że każdy jest w stanie znaleźć tutaj coś dla siebie. Jesteśmy w porcie właśnie tutaj na Gili Air i to jest takie pytanie, które nas na przykład jeszcze przed wyjazdem bardzo ciekawiło. Jak dostać się na Trawagan? Oczywiście wiadomo, że jakąś tam łódką na pewno, natomiast jak często one jeżdżą, w jakiej są cenie, no i generalnie to wszystko. Tutaj macie rozpiskę dokładnie całą, pływają praktycznie co godzinę i teraz macie różne ceny. 40 tysięcy to jest cena standardowa. 85 tysięcy to są ceny speedboatu, które pływają co godzinę. Natomiast rejsówki, tak jak tutaj widać, jest 8:30, 8:45, 10:15. Także tylko w takich godzinach. I jeszcze o 15, dokładnie, i 15 i 16. Natomiast te szybkie łodzie co godzinę, 10:30, 11:30, 12:30 i tak dalej, i tak dalej. Cena speedboata jest już niestety 85 tysięcy. Nie trzeba kupować wcześniej, wystarczy przyjść rano i kupić bilet. Nie wiem, jak z tymi tańszymi wersjami,
czy wtedy na przykład no nie trzeba tego zrobić na dzień wcześniej? Tak? Tu jest poczekalnia, także tak to wygląda w tej chwili. Tam macie port i potem możecie sobie płynąć. Ok, czas na kawę. One hour later. Właśnie się wykwaterowaliśmy, porzuciliśmy nasze bicykle i idziemy do portu złapać transport na Gilite. Dotarliśmy. Idziemy negocjować Ubera. Okej, zapraszamy do naszej chatki. Thank you.